Program zawiera audiodeskrypcję. Czołówka programu. Na niebieskim tle animacja planety Ziemia i napis najnowsze informacje. Helikopter na niebie. Dynamicznie zmieniające się ujęcia mieszkańców gminy Suchy Las, będących zarówno w Suchym Lesie, jak i w Biedrusku, kibicując kolarzom podczas 80. Tour de Pologne. Peleton 80. Tour de Pologne, jadący zarówno przez Suchy Las, jak i Biedrusko. Wypowiedź wójta gminy Suchy Las, Grzegorza Wojtery. Na pewno Tour de Pologne w Suchym Lesie jest sportowym wydarzeniem roku w gminie Suchy Las. Tym bardziej, że mamy dwie premie na terenie gminy. No i dwie strefy kibica, jedną w Suchym Lesie, drugą w Biedrusku. Bardzo się cieszymy, że mieszkańcy tak aktywnie i żywo zareagowali na propozycję uczestniczenia w tym projekcie obok wyścigu. Stowarzyszenia i mieszkańcy, jak widać zresztą tutaj na tym placu, przygotowali kolorowe przyjęcie, żywiołowe przyjęcie kolarzy i myślę, że to będą niezapomniane chwile dla nas wszystkich i dla organizatorów, dla zawodników, ale również dla mieszkańców naszej gminy. Wypowiedź Ilony Ciok, zastępcy wójta gminy Suchy Las. Każda okazja, by się spotkać i wspólnie poświętować, jest świetna, cudowna. A dzisiejsza jest w ogóle wyjątkowa. Tour de Pologne pod dyrekcją Czesława Langa. Spotykamy się my w Biedrusku jako druga część sucholeskiego etapu. Ujęcia kibiców na trasie 80. Tour de Pologne. Wypowiedź Wiesławy Prycińskiej, radnej gminy Suchy Las. Przede wszystkim wielkie podziękowania dla wszystkich Państwa, dla mieszkańców gminy Suchy Las, dla wszystkich, którzy byli w naszej strefie kibica. Po prostu pokazaliśmy, że jesteśmy świetnym narodem, super społecznością, pełną empatii dla sportowców. Kolarze dla nas wyciskali siódme poty na rowerze, my dla nich kibicując. Także było energia za energię. Ogromne podziękowania dla zespołu tanecznego Chludowianie. Tutaj panie w pięknych, kolorowych sukniach tworzyły żywy rower wraz z werblistami, wraz z orkiestrą dętą i wraz z nami, mieszkańcami Suchego Lasu. Bardzo się cieszę, że mogłam w tym uczestniczyć. Ujęcie przejeżdżającego peletonu przez miejscowość Suchy Las. Logo gminy wraz z datą 2023.